Do Częstochowy przyjechały drużyny z Tarnowskich Gór oraz Zamościa. Tenisistki z Częstochowy nie pozostawiły jednak złudzeń rywalkom. No, nastroje optymistycznie. Wykonałyśmy plan. Dwa mecze wygrane po 3-1, czyli zdobyłyśmy 6 punktów. No i odrabiamy straty po tych nieszczęsnych walkowerach, aby awansować do playoffów. Żeby walczyć o najwyższe cele, odrabiać straty trzeba, tym bardziej, że wyniknęły one nie z winy częstochowskiego zespołu. Był błąd w systemie Polskiego Związku Tenisa Stołowego ze zgłoszeniami. Zostałyśmy zgłoszone trochę później, jednak dwa mecze zostały 12 września. Do 12 września rozegrałyśmy dwa mecze. Obydwa wygrałyśmy po wspaniałej grze po 3-0. Później panowie, działacze w związku obcięli się, że nie mieliśmy wykupionych licencji. Sędziowie nas dopuścili. Jak wspomniałam już wcześniej, były też kłopoty z tym systemem, bo funkcjonuje on pierwszy rok. No i przyznano nam, wydaje mi się, niesłusznie dwa walkowery po 3-0, a dwa mecze były wygrane i 6 punktów przepadło. Częstochowskie tenisistki robią swoje, jednak dalej wierzą w pozytywne rozwiązanie sprawy dotyczącej walkowerów. Gdyby wszystko rozgrywało się sportowo, byłybyśmy aktualnie na drugim, trzecim miejscu. Niestety te dwa walkowery po 3-0 po zamieszaniu w Polskim Związku trochę pokrzyżowały nam plany. Musimy teraz, nie możemy tracić punktów, wygrywać wszystko po 3-0 lub 3-1, żeby odrobić te straty. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze w PZTS-ie ta decyzja nie do końca zapadła i będziemy mieli możliwość odwołania.